Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w sobotę przyjechaliśmy na spotkanie z hodowcami i z właścicielem firmy Profet. Tutaj do Trzeciewca, gdzie mieści się siedziba tej firmy. Firma Profet, ja może wejdę już do środka, mieści się tutaj przy drodze, bliziutko drogi numer 5, na trasie między Świeciem a Bydgoszczą. Tak wygląda, zobaczmy, budynek, logo. A tutaj w środku na to spotkanie przyjechali też hodowcy ze Śląska. Zaraz tych hodowców przedstawimy. Widzimy, pan doktor inżynier Stanisław Gruździński, właściciel firmy Profet i koledzy ze Śląska. To może już pana doktora przedstawiłem, teraz tutaj koledzy się przedstawią po kolei. Kaczmarczyk Arkadiusz, Śląsk Południe. Wiśnica Wolczyk Zabrze. Bugała Piotr, Ruda Śląska 1. Jacek Wyszyk, Gliwice, Turów. Jordan Marek, Rybnik 1. I pani Ewelina tutaj z firmy Profet. Tutaj firma Profet mieści się, już powiedziałem, w miejscowości Trzeciewiec. Stworzył ją tutaj pan doktor Stanisław Gruździński. Firma produkuje suplementy diety, preparaty, premiksy różnego rodzaju dla zwierząt rzeźnych, dla trzody chlewnej, tak, dla kur, koni, dla masy, ale też w ostatnim czasie uruchomiła własną linię produktów dla gołębia. Tutaj pokażę taką broszurę, ona się nazywa Siegertaube, ale to jest broszura wydana w tym roku. Od roku ta linia niejako istnieje, natomiast wcześniej te produkty były spotykane na rynku pod innymi nazwami, gdyż firma produkowała dla wielu innych takich dostawców, powiedzmy, tych suplementów diety dla gołębi, tak? Tak jest. Jakie to firmy były, nie będziemy mówić, ale powiedzmy chociaż może tylko ogólnie, tak tylko, bo za chwilę będziemy oglądać linię technologiczną, jak wygląda tutaj produkcja, ale powiedzmy może, jakie to są rodzaje produktów dla gołębi. To jest pełny zakres takich do prowadzenia hodowli? Tak, do prowadzenia hodowli, naloty, zakwaszacze, zaburzenia fizjologiczne zwierząt, na przepierzanie, na rozród i także na okres zimowy. Tutaj pan doktor, co jest dziwne, nie jest sam hodowcą gołębi, bo z reguły to jest tak, że my odwiedzamy firmy, gdzie w jakiś sposób właściciel tej firmy, ten główny, że tak powiem, czy nawet technolog, ten, który tam organizator tej takiej firmy, on jest hodowcą gołębi. Natomiast tutaj pan nie jest tym hodowcą gołębi, natomiast tutaj koledzy, tutaj tych, których przedstawiliśmy, oni te preparaty i wcześniej już stosowali i też osiągali na tych produktach duże sukcesy. Tutaj popatrzmy, jeszcze raz tych kolegów pokażmy. To są koledzy, no kolegę Piotra Bugała, to mogliśmy spotkać w zeszłym roku nawet na wystawie regionalnej, tak, tam było wręczanie nagród, to było, gdzie to było, przypomnij Piotr? Łaziska Górne. Tak, o, tam byliśmy wspólnie, widzieliśmy ci hodowcy, oni używali tych produktów w swojej tej pracy hodowlanej z sukcesami. Od ilu lat jest, no ja może teraz się z kolegów zapytam, od ilu lat stosujecie te produkty już? Od 2 lat. Od 2 lat. I jakie tutaj sukcesy kolega miał z tym? No w tym roku mistrz okręgu Śląsk Południe, w zeszłym roku wicemistrz okręgu Śląsk Południe. W kategorii sportowej też dobre wyniki, także gołębie lecą super. Tutaj kolega? Ja od roku, ale takich wyników nie mam ze względu na brak na czasu, jakich mało poświęcam, wyników brakuje. Piotr, ja już, wiadomo, mistrz regionu w A kategorii w tamtym roku, w tym roku w GMP, wicemistrz regionu w D, jestem mistrzem i drugą drużyną. Pierwszym wicemistrzem. Dzisiaj właśnie chyba na jakieś rozdanie nagród jedziecie jeszcze, tak? Tutaj. Nie, wystawę mamy rejonowe w Rudzie Śląskiej, w Biskupicach. Rozumiem. Tutaj kolega? No ja bym powiedział tak, że ja na tych preparatach ratuję już od 8 lat, ponieważ tutaj się znam z kolegą Stanisławem i korzystam z tych preparatów od 8 lat. Mam dosyć dobre wyniki, ale na skalę oddziału gliwicko-knurowskiego, a wcześniej sam oddział Gliwice. Tutaj kolega? No ja jestem zadowolony z tych preparatów, z tego względu, że dobrze umie utrzymać gołębie w zdrowiu, a mi chodzi głównie o to, żeby utrzymać te gołębie w zdrowiu, bo dla mnie to jest najważniejsze i bardzo dobrze się spisują, jeżeli chodzi o utrzymanie gołębie w zdrowiu. Nie? Czyli tutaj możemy powiedzieć, Państwu, jak dobrze powiem, że te preparaty, te 28 preparatów, bo tyle tutaj w broszurze zobaczmy jest i zostało stworzonych w oparciu o doświadczenia, które Pan miał tutaj właśnie z tymi tutaj hodowcami, tak? Między innymi. Z tymi hodowcami, z lekarzami weterynarii, no i z ludźmi, którzy zajmują się tą branżą. Dobrze, to teraz może przejdziemy i będziemy pokazywać, jak wygląda tak zakład produkcyjny tych preparatów. Tak jest. Dobrze, no to przejdziemy może. Tutaj zwiedzanie zakładu produkującego preparaty dla gołębi Siegertaube rozpoczynamy od takiego pomieszczenia, które pan Stanisław, to powiedzmy, zdziwiłem się, że ma takie coś w ogóle, ale
o tym, co tutaj jest, powie nam właśnie tutaj pan Stanisław. Proszę bardzo. Tu są próbki z każdej produkcji. Są specjalne przetrzymywane przez nawet dłuższy okres jak okres ważności i porównywana jest produkcja obecna z produkcjami poprzednimi. Jeśli porównujemy takie produkcje i widzimy, że te produkty są takie same, to znaczy, że produkcja była poprawna. Znaczy chodzi o to, jeśli zauważymy, że jakiś produkt inaczej zmienia barwę, konsystencję, tu chciałbym tak pokazać, no może, bo wszędzie się w produkcji zdarzą, ale tu dla gołębi czegoś takiego nie mamy, dla innych produkcji, gdzie na przykład, o proszę bardzo, tutaj są dwa odcienie różne, bardziej męskie. Zauważono coś na wierzchu. Mhm. Później trzeba to wszystko analizować, skąd to się wzięło i dlaczego. Okazuje się czasami, że jest to surowiec, przyjdzie inny, że dostawca surowca zmienił technologię i z tego względu są problemy. Tutaj widzimy, że u gołębi to się nie zdarza, bo nie widzę, żeby coś się tutaj zmieniała kolorystyka na którymś z takich preparatów. No, podpukać, nie? Specjalnie żeśmy przygotowali, żeby widocznie to było. Mhm. A czasami są, jeśli człowiek nie ma doświadczenia w produkcji, no to zdarzają się zupełnie diametralne różnice. Tego nie powinno być. Rozumiem. Czyli to już jest produkt gotowy? Gotowy po produkcji. Czyli przechowywana jest taka. Przejdziemy do pomieszczenia, gdzie zaczynamy produkcję. Dobrze. Tutaj zaczyna się jakby cała produkcja. Jest to miejsce opracowania technologii. Widzę. Tu wchodzimy. Tylko. A jak się to miejsce nazywa? Co? Laboratorium jakieś? Pracownia chemiczna. Pracownia chemiczna. I tutaj w tym miejscu poszukujemy najbardziej optymalnego rozwiązania produkcji technologicznej. Jeśli się rozpoczyna produkcję i jest cztery, tu są akurat preparaty, gdzie są po produkcji, do oceny idą, zanim pójdą do tamtego pomieszczenia, w którym się oglądali, i preparaty, które rozpoczyna się produkcja. Proszę zobaczyć, one się trochę różnią między sobą. Bo tutaj dochodzicie, tak jak pan powiedział, do optymalnej formy. Do optymalnej formy produkcyjnej. Mhm. I chcemy, żeby te preparaty były stabilne i nie rozwarstwiały się. I powtarzalne w serii. I powtarzalne w serii. Tutaj jest testowanie tych preparatów. Na słońcu? Promieni słonecznych. Ponieważ preparaty dla gołębi są przechowywane w miejscach, gdzie jest dostęp słońca. Mhm. Dlatego to jest testowanie. Tych preparatów. Taka półka testowa, te do testowania widzimy, parapet po prostu. Tutaj też jest, to włączę też, urządzenie, gdzie oceniamy ilość danego związku. To jest akurat preparat trzoskowy, gdzie oznaczamy, czy w tym preparacie trzoskowym jest odpowiednia zawartość substancji trzoskowych, zwanych potocznie przez chemików olejkiem trzoskowym. To tutaj to urządzenie służy. To jest urządzenie. A jak się to nazywa? To jest kolumna do oznaczania związków chemicznych trzosku, w cudzysłowie olejek trzoskowy. Może by się hodowcom z aparatem do produkcji bimbru nie pomyliło czasem. No, no tu jest kolumna. Autoklaw, który powoduje wyciąg. My takie coś widzieliśmy już podobne, kiedy gościliśmy u doktora Ryszarda Chorążego w Koszalinie, w jego pracowni tam też właśnie, w laboratorium weterynaryjnym. Tu są też różne próbki, ponieważ dla innych zwierząt robimy także żele. To taka galaretka rzeczywiście, sztywne to jest tutaj. Żele. Tutaj ile robimy inne. Osób pracuje tutaj? Dwie osoby. Dwie osoby. To są chemicy? Tak. Biolodzy, chemicy? Chemicy. Chemicy. Doktor Nowak i pani Magdalena Dąbrowska. Rozumiem, bo pan doktor jest doktorem od nauk zootechnicznych. Zootechnicznych. Już mamy pełną informację. Czyli tak wygląda to pierwsze miejsce. To pierwsze miejsce. Opracowuje się próbki. I technologię niejako przygotowuje. Do 5 litrów, do 2 litrów. Później przejdziemy na maszyny, gdzie się zobaczymy. W większych ilościach produkuje. Tutaj kolejnym pomieszczeniem, które chce nam pokazać pan doktor Stanisław, to tutaj jest, jak się nazywa, arbitraż. Co to znaczy? To znaczy przechowywanie próbek. Arbitraż jest to słowo dla marynarzy, gdzie mają się wejść do pomieszczenia i się pogodzić.
Ja też, klient, który zwraca uwagę, że jest zły preparat, przychodzimy tutaj, przestawiam swoje racje, on swoje racje i twierdzę, że powinniśmy się razem szybko dogadać, bo każda trzecia osoba tylko regeneruje koszty, nerwy i niepotrzebne nieznaki. To pokażmy, jak to wygląda. Tu w tym pomieszczeniu się przechowuje wszystkie próbki produkcyjne oraz surowce do produkcji. Czyli to jest coś takiego jak na początku, praktycznie to samo? Tak, tylko tu jest jakby urzędowo. Aha, urzędowo, a tam jest takie po prostu dla waszych... Tak... Dla naszych potrzeb. Czyli tutaj musi być spełnione, muszą być takie te normy, wszystkie zasady według tych, które jak się nazywa, was obowiązują. No. O, w pomieszczeniu się oznacza... Wizyta odnotowuje godzinę, tak? Tak. Wilgotność, wszystko. O, tu widzimy, właśnie chodzą wentylatory wszędzie, te produkty. Tutaj mamy temperaturę 26-7 stopni. Wilgotność poniżej 40%. I tu wszystkie produkty. Tu są te produkty. A tu widzę, macie jeszcze w saszetkach produkty. Tam też widzieliśmy. Proszki, o, właśnie widzimy. A tu surowce. Aha. Czyli tak to wygląda. Surowce. Używa te do produkcji. Dobrze. To już wiemy, co mieści się w pomieszczeniu o nazwie arbitraż. Na produkcję już bezpośrednio się wchodzi przez takie pomieszczenie, co się nazywa śluza pracownicza. Tutaj się dowiedzieliśmy, że to jest tutaj się taka śluza zapachowa, tak? Chodzi o to, żeby się pozbawić zapachu, ale przy wejściu i wyjściu... Żeby nie przechodziły zapachy. Aha. Czy to są jakieś wyciągi? Tak. 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 Zaraz pokażę. I tu jest miejsce, gdzie kto chce wejść na produkcję, musi założyć. Czyli my też musimy te wszystkie fartuchy ubrać. Tak jest. Dobrze. No już jesteśmy wyposażeni wszyscy w fartuchy, takie specjalne czepki tutaj. Szef ma oczywiście inny czepek, ale my pokażę, jakie tutaj mamy inne te czepki. Widzimy wszyscy, żeby tylko wejść na produkcję, żeby tam zobaczyć, trzeba tak być po prostu ubranym. Śluza polega na tym, że po wejściu, proszę wejść, zamknięciu drzwi, komputer steruje wymianą powietrza. Czyli jest powietrze wpychane, wyciągane przez okres 2 minut. Wtedy pokaże się zielone światełko i możemy przechodzić dalej. Jeśli ktoś szybciej przejdzie z pracowników, a kierownik zarządzi używanie śluzy, bo jeśli nie ma zapachów, to nie ma potrzeby. Jeśli są zapachy bardzo silne, to wtedy kierownik zarządza używanie śluzy i wtedy trzeba 2 minuty odczekać. Jeśli ktoś nie odczeka, drzwi otworzy, kamera chwyta każdego człowieka, kto jest. Ponieważ, ja może wyłączę, bo to, ponieważ jest tutaj drzwi, są przeciwpożarowe, nie można blokować drzwi. Drzwi są cały czas otwierane. Przejdziemy na inną śluzę, gdzie się blokują drzwi i nikt szybciej nie wyjdzie. Zapraszam dalej. No, przejdziemy sobie dalej właśnie. Tutaj. Dalej. Koledzy, tak właśnie. No, przepraszam, zobaczmy, Piotr, mimo braku włosów, powiedzmy, też musiał ochronić. Tak właśnie. Żeby fabryka ma 3 kuperatory, które zasysają powietrze zewnętrzne. Powietrze wyciągane z hali oddaje ciepło do powietrza zasysanego i następnie jest dogrzewane gazem. Cały obiekt jest tak skonstruowany, że dzięki ogrzewaniu wodnemu i powietrznemu w ciągu 20 minut do 20 stopni Celsjusza można podnieść temperaturę. Oczywiście ilość gazu zużytego bardzo duża. 3 kuperatory są nastawiane, chodzi, nie chodzi, statut. Zatrzymany jest teraz. Nie, teraz jest stop i praca i pracuje ładnie wentylator. Jeśli chcemy go zatrzymać, robimy statut stop, wychodzimy i nie pracuje. Nastawiamy także temperaturę, czas i tak dalej. A gdzie mamy sobotę, tutaj nie odbywa się produkcja, to możemy sobie swobodnie zwiedzić wszystko i są zatrzymane te operatory, tak? Zgadza się. Teraz przejdziemy dalej do śluza. Śluza surowcowa, która już blokuje drzwi. Ze względu na czas, może nie będziemy tego pokazywać. Dobrze. Tu wejdziemy, pokażemy. Tu się przyjęcie surowców odbywa, tak? Tutaj. No. O, tu się odbywa przyjęcie surowców. To jest magazyn surowcowy. Czyli te dostawcy z zewnątrz dowożą, tak? Tak. Zamówione te do produkcji wszystkie. Zamówione do produkcji i teraz na bazie tego wszystkiego ma tu zdjęcie zrobić. No, zobaczmy właśnie.
mamy beczki najróżniejsze. O. Preparaty to są w takich preparatach też sprzedaje. Przepraszam, opakowania sprzedajecie właśnie. Tak. Rozumiem. Czyli opakowania tutaj są różnej gramatury, od 100 ml do 20 litrów. No tak, hodowców głębi są oczywiście mniejsze. No co hodowców tak. Mniejsze są. Ale mniejsze. Widzimy, tak właśnie wygląda ten magazyn surowcowy. Ale hodowcy z niektórych państw życzą sobie opakowania duże, tak zwane zbiorcze, a sami sobie rozlewają. Rozumiem. Bo są hodowcy, którzy w niektórych państwach mają wymagania, że muszą mieć dawkę jednorazową. No co u nas jeszcze w Polsce, nie jesteśmy tak przygotowani, żeby hodowca kupywał coś w rodzaju zestawu takiego na każdy dzień. Aha. Bo to też się wiąże z kosztami. No ale są państwa, gdzie takie rzeczy się robi. Tu jest, wszystkie surowce są, za tymi drzwiami jest klimatyzowane pomieszczenie, w którym przetrzymuje się witaminy. To dla witamin musi być specjalne, klimatyzowane, tak? Klimatyzowane pomieszczenie i ciemne, widzę jeszcze. I dla probiotyków. I dla probiotyków. O. Tu są probiotyki, które są produkowane na Litwie. Ja rozumiem, że to chodzi o to, że one tutaj w tych warunkach zachowują wszystkie te swoje standardy. Standardy. Bo probiotyk zawsze żyje. Tak, tak. I musi być schłodzone. Zresztą klimatyzacja w tej chwili chodzi. Temperatura jest 16 stopni. Dobrze. Tu jest termometr. Widzimy. No, patrzmy. Termometr jest, wilgotność, czyli wilgotność jest 50% tutaj. Dobrze. Przejdziemy wtedy dalej. Towar po pobraniu z beczki. Bo tutaj widzę, jest otwarta ta. Tu jest towar. To jest nie pusta. To jest pusta już. A każdy towar po pobraniu z beczki jest zaazotowany. A tutaj ponieważ... jeszcze, przepraszam, że przerwę, bo widzę tutaj taki napis Tea Tree Oil, czyli to jest olej z drzewa herbacianego. Tak, tak. To też jest gdzieś u gołębi używane? Też. To pierwszy raz tą nazwę słyszę. Przeciwgrzybowy. Aha. Bardzo dobrze. Zawsze jest. Się czegoś nauczyć możemy. No. Tu jest oregano. W tej beczce? Tak. Tu też w tej beczce oregano. W płynie, ale tak? Oregano oil. Olej. Olej z oregano. No. Na trawienie. Mięta, eukaliptus, eugenol. Aldehyd cynamonowy, ponieważ cynamon zawiera bardzo dużo związków alergicznych. A tutaj sam olej, aldehyd... A pina oil to jest z tego? Pina sosna. Sosna. Olejek sosnowy. Tak. Też do preparatów przeciwgrzybowych. Rozumiem. Zawsze się czegoś widzimy, uczymy. Z tego magazynu surowców jesteśmy w nawarzalni teraz, tak? Tak. Tutaj widzimy wagę, to się pewnie zgodnie z normą, jaka jest przewidziana dla danego produktu, tu się te poszczególne towary odmierza i sypkie, i te oleje różnego rodzaju. Tak, odmierza się, posadzka jest antyiskrowa, nigdy nie zaiskrzy, firmy niemieckich BASF. Tylko tam jest głowica, która przestrzega ludzi przed substancjami wybuchowymi i palnymi. To urządzenie? Tak. Tak. To jest rzadkość w przemyśle paszowym, żeby urządzenie ostrzegało przed wybuchem. Szczególnie alkohole, etery ostrzega. Z chwilą, kiedy to zadziała, włączy się wentylacja i wyciąga to. Wyciąga. Jeśli dalej będzie wzrastało wszystko, stężenie, wyłączy cały obiekt, awaryjne światła z żółtą nalepką się palą, sygnały alarmowe. Trzeba się ewakuować. Trzeba się ewakuować. Z nawarzalni przechodzimy na kolejną część zakładu. Tutaj jest specjalne urządzenie, tak zwane filtry wodne odwrotnej osmozy. I dzięki temu to jest tak zwana woda aktywna. No, do picia się nie bardzo nadaje. Mamy następną śluzę. I tutaj halę produkcyjną. Ja może włączę niektóre maszyny. Gdzie mamy w sobotę, tak jak wspominaliśmy, tu się produkcja. O, i widzę, też jest antywybuchowa, antyiskrowa część posadzki tutaj, tak? Tam głowica. Tak, też ta sama głowica, o której wspominał pan doktor tam wcześniej. No. I tutaj się odbywa produkcja każdego z tych preparatów, które są tutaj w ofercie? Tak. Każdego? Każdego płynu. Płynu właśnie, bo jeszcze te sypkie są chyba gdzie indziej. Tak, sypkie są gdzie indziej. A tu płynu, tu jest akurat mieszalnik z płaszczem grzewczym. W tej chwili jest to Mintamix, próbka. I on musi się odpowiednio długo miksować, ponieważ wszystkie emulsje
jest to małe cząsteczki zawieszone w płynie. I one przez dłuższy okres czasu muszą się mieszać. No i tak to wygląda wewnątrz maszyny. Mleko. Mleko. Co? Ten... No zobaczcie. To. Bardzo ładnie. No. Z tym, że zauważył pan, że maszyna się wyłączyła. Tak, jak, żeby... Ponieważ... Bardzo, bardzo ładny zapach, taki ostry, intensywny. Drogi oddechowe przeczyszczone. Tak. Co ciekawe, jeszcze bardzo warto wspomnieć, że pan doktor nam opowiadał, że tutaj bardzo istotną rzeczą jest też kolejność, co się, kiedy, który komponent danej substancji podaje, prawda? Odgrywa dużą rolę, kiedy na przykład, ja tak tylko uproszczę, sól, czy podamy ją na początku, czy na końcu, tak? I także... Za każdym produktem idzie raport. Co jest w tym raporcie? Oczywiście dla tajemnicy jest symbolika nawet dla pracowników. I także drugi dokument, raport, każdy kto co robi, się podpisuje. Ten, który ważył, rozsypywał, zakręcał, stemplował, etykietował. Każdy się tu podpisuje, wiemy co się robi. I to jest jakby łącznie... To właśnie procedury zakładowe. Procedury zakładowe. Procedury ISO właśnie obejmują, tak? Każda maszyna ma swoje. Ten jest płaszczem wodnym, ten bez płaszcza wodnego, bez płaszcza mieszalnik wodnego. Mieszalnik, to są wszystko mieszalniki płynu. Mieszalniki. Taki mieszalnik, o proszę, tak wygląda, pusty. No. A tu się widzę nalewa tędy, tak? Przez tak, ten lejek. Nalewa tak, się przez lejek. No. Tutaj też jest. Maszyna może sobie chodzić. Chodzi i z chwilą, kiedy tylko podniosę, przestanie. Tutaj ten czujnik. No, no. Blokuje. Tak, krańcówka taka, normalnie, no. Jak w windzie na przykład. O, no i proszę bardzo. Już przestał. O. Koniec wyłączony. Tu inny zapach jest taki. To już jest inny zapach. Całkowicie. I też próbka, raport serii idzie dalej. I taka próbka trafia między innymi do tych dwóch pomieszczeń, o których tak. Już mówiliśmy wcześniej. Tego pierwszego na początku i tego arbitrażu. Tak. Dobrze. Dalej po wyprodukowaniu tego musimy zbadać pH, kolor, klarowność. Jeśli pH pracownik, chemik nie stwierdzi pH tego samego, standaryzujemy pH, tak długo się osiągnie ten sam. Standaryzacja na czym polega? Dodawaniu polega kolejnych składników? Podawaniu albo zasady, albo kwasu, żeby uzyskać pH. Jeśli potrzebujemy pH 4,5, różnica może być tylko 0,2. Ale to musi po 24 godzinach minimum być. Czyli one po wymierzaniu jeszcze odstają tutaj. Tak. Aczkolwiek są preparaty, gdzie trzeba czekać miesiąc. I one tak sezonują tak długo właśnie? Tak, sezonują. Natomiast później po tym preparacie są filtrowane i rozlewane. I teraz zobaczymy, jak wygląda to rozlewanie. Tak? Rozlewanie. Maszyna rozlewowa jest tutaj. To to malutkie urządzenie? Tak. To rozumiem, że ręcznie się wszystko podstawia. Tak. Wąż, ręcznie butelkę. Aha. I w zależności od tego, jakie tutaj mamy, tu mamy opakowania, widzimy mniejsze, większe. A tu się kontroluje na wadze. Wagę. Kontroluje się wagę. Czy odpowiednio. Natomiast tamto urządzenie do koniec to jest platynkę, gdzie później pokażemy. Platynka? Co to? Platynka, że jak odkręcimy nakrętkę, na nakrętce jest. Aha, takie, rozumiem, czyli ten taki hermetyzujący taki dykielek. Tak. On jest tak na ciepło chyba wgrzewany, tak, od spodu ma folię się często. To tak samo działa jak mikrofala. Aha, no. Czyli widzimy, tak to wygląda. O. Stanowisko oświetleniowe dodatkowo. Tutaj też wyciąg widzę. 500 luksów. Wyciągi stanowiskowe, ponieważ człowiek musi chronić swoją twarz i w zależności od tego ma wyciąg. No i też lustra nie ma, dlatego właśnie, że jak twarz chroni tak skutecznie, nie? No. Twarz, wyciągi są na pyły, na płyny innej standaryzacji. Po wszystkim trzeba to umyć. Ale widzę, że te butelki, które tutaj mamy, są na razie wszystko bez etykiet. Jeszcze musi gdzieś być etykietowane. Tak, to jeszcze to będzie. Tu na przykład z IBTA będzie wszystko przygotowane. Mhm. To musi przeleżakować, pH będzie zbadane. Jeśli za dwa dni pH będzie takie samo, kolor będzie ten sam, osadu nie będzie, pójdzie do
rozlewu. Ale to musi odstać. Nie da rady. Nie może być nigdzie osadu. Do tego służą to właśnie plastikowe, przezroczyste butelki, w których aczkolwiek możemy obserwować. Przy dłuższym leżakowaniu, jak są oleje, ekstrakty roślinne, zawsze jakiś osad się wytrąci. Ale on się powinien rozpuścić później podczas wstrząsu. Tu jest myjnia, specjalna myjnia, antygrzybiczna, gdzie są płytki do samego sufitu, a także komin przeciągnięty, żeby sam się tu nagrzewał. Tutaj też widzę specjalne maski dla osób, które tu pracują, tak? No to jak są... Takie substancje drażniące. Drażniące, czy to przed chwilą, jak żeśmy ten miętę mieli, to dla niektórych jest drażniące. Tak, ale nie, bo to jak się przez chwilkę powąka, to jest przyjemne, ale cały czas przebywając może być naprawdę szkodliwe nawet. No szkodliwe, utrudniające. No utrudniające. Mięta no, akurat nie ma szkodliwego działania, ale w nadmiarze wszystko jest szkodliwe. Nawet ładne kobiety. Jest tak zwana strefa czysta, biała. I my jesteśmy też właśnie na biało. Na biało. I z tej strefy towar wyjeżdżając, już może być w strefie nieczystej. Czyli tu już jest zamknięty, popakowane i przejdziemy dalej, gdzie się etykietuje, w kartony ładuje i do magazynu odsyła. I wtedy dalej w dalszym ciągu. Ale już do jedziemy dostawcy. Inną drogą, nie to. Tutaj jest urządzenie do innych rzeczy stosowanych. Tu jest stosowane do małe dozowniki, takie malutkie zupełnie, i także do sprayów. Gdybyśmy chcieli spraye robić. Ale spraye takie normalne, że z gazem? Do inhalacji, do inhalacji. Do inhalacji tutaj jest. Do inhalacji, może być do barwienia, jako farby. Z tym, że tutaj używa się tylko powietrza. Nie używa się azotu, czyli te związki mogą być wszędzie transportowane, nawet w samolocie. No, bo jest to woreczek, w butelce jest woreczek, do którego jest płyn, a na zewnątrz jest gaz, powietrze. Powietrze. A jeśli nie ma tego woreczka, to jest płyn, a najlepsze płyny rozprężające są te wybuchowe wszystkie. Czyli na samolot nie wejdziemy z takim. Na samolot nie wejdziemy. Tutaj te produkty są po prostu, one nie są automatycznie oklejane, tylko tutaj ręcznie pracownicy tak, to robią. Ręcznie oklejają. Dają w kartoniki i w te większe opakowania zbiorcze. O. I natomiast, tak samo wygląda produkcja dla tych innych preparatów, też tych też dla świń, dla trzody chlewnej. Dla drobiu. Dla drobiu, tak? Tak. To wszystko tak samo wygląda. Dobrze. I po wyprodukowaniu tutaj towar przekazywany jest komisyjnie magazynierowi. Tu są etykiety, które są stosowane. Numer serii, przykładowo numer serii, datę to też się ręcznie nanosi właśnie? Nie, to już maszyna. To się maszyna. Maszyną. Rozumiem. Tu są pomieszczenie klimatyzowane dla towarów. Tutaj czyli magazyn taki. Magazyn. Tak. Bo przy okazji zobaczmy te inne produkty, tak jak wyglądają. No. I tutaj jest magazyn główny. Przepraszam, a co to jest? To. Kamera. Pracownik, pakując towar, ustawia sobie kamerę, jak sobie życzy. Znaczy, czy szef mu każe po prostu? Jak sobie życzy, żebyśmy mieli zanotowane, co poszło do klienta. Aha. Tu jest kamera jedna, kamera druga, kamera trzecia. Czyli zawsze wiadomo, co zostało wysłane. Tak. Rozumiem. Zapis. Dlatego ta przenośna jest kamera. Tak? Zapis automatyczny jest na 6 tygodni. A po 6 tygodniach możemy na dysk twardy przenosić. Raczej mamy znowu czystą pamięć. Tak. Tutaj natomiast są produkty. Produkty, które firma produkuje na zlecenie. Tu są typowe firmowe produkcji Profet i Ziegfeld Tauber. Tu u góry są produkty. Tu Profet właśnie widzimy, tak wygląda ta inna seria dla, tutaj widzimy dla drobiu. Dla drobiu. O. Dobrze. A tutaj mamy jakiś preparat, też widzimy. Też dla drobiu. To też dla drobiu, właśnie dla drobiu, tak z zewnątrz, to biotyna plus cynk. Dla drobiu. Jest bardzo dużo tego dla drobiu. Tutaj dla produktów, dla gołębi jest, widziałem w katalogu, jest 28 sztuk.
Natomiast dla drobiu to podobna ilość, czy więcej, czy mniej? Dla drobiu może zobaczymy szafę, w której mieszczą się produkty. Aha. Jest koło 300. O, ale to jest cały czas w produkcji takie, czy to tak. Są, że po prostu były takie i wycofane? Cały czas 300. Cały czas to jest 300, rozumiem. Wychodzimy już z tego magazynu i tak jak właśnie pan doktor nam powiedział, te obeszliśmy linię płynów, czyli przed nami jeszcze te substancje sypkie. Dobrze, zobaczymy teraz, jak tam wygląda technologia produkcji. Cały zakład ile zatrudnia osób około, jeżeli można wiedzieć? Ponad 30. Ponad 30 osób. To jest w systemie zmianowym, czy jak po prostu produkujecie, że po prostu robicie i później jak się nazywa kończycie, czy na zmiany? Tu jeśli naważymy tak? Proszki, nie idziemy w tamtym kierunku płynów, tylko idziemy w tym kierunku. Czyli kolejna naważalnia, ta sama, w której była hala proszków z matryskiem. O, i tutaj jest mieszalnik, też jest strefa EX. Tak. Ta podłoga antyiskrowa. Antyiskrowa. I tu się produkuje proszki. No dobra, ale tutaj widzę płyny są jakieś. No, to się magazynuje, nie? Aha. Bo to są płyny do natrysków. A tu są ekstrakty. Tu mamy akurat ekstrakt etanolowy oregano lebiotu. Jeszcze później zobaczymy. I tu się przechodzi w tej chwili dalej. Przez śluzę następną. Teraz widzę pakownia. No. Do tej pakowni, gdzie byliśmy. Aha, no to tu byliśmy właśnie. Tu byliśmy. Aha, czyli tak sobie... Linia proszków jest trochę inna. Troszeczkę inna. Bo zasadniczo tam widziałem proszki do mieszania, gdzie się miesza jakoś, czy co? No proszki się też miesza. Ale to tam nie widzieliście, tam w tym urządzeniu jednym, co tam było, tak? Tak, mieszalnik jest tam. Aha, no. Dobrze. To możemy go zobaczyć. To pokażmy mieszalnik jeszcze, bo jak już pokazywaliśmy ten mieszalnik do płynów, to popatrzmy jeszcze na ten mieszalnik do proszków. To jest ten tak. Stalowy, tak? Stalowy, strefa X-owa. To taka... Podwójna wstęga. I bardzo ważne jest, żeby mieszalnik był wyważony. Że podczas mieszania nie może być proszku z jednej lub z drugiej strony inna wysokość. Musi być jednakowa wysokość. To jest mieszalnik dwuwstęgowy. Jedna wstęga. Szersza, druga węższa. No. Ze stali nierdzewnej wykonanej. To widzimy wszystko ze stali nierdzewnej. Serwo mechanizm jest do sterowania, także wszystko mamy. O. I też te wyciągi wszędzie. Wyciągi. Tak. Dobrze. Sterowane są. Teraz pójdziemy do magazynów, gdzie się produkuje surowce we własnym zakresie. To są ekstrakty najróżniejszego rodzaju. Produkuje się te ekstrakty? Tak. To jak to znaczy się. Kupujemy alkohole różnego rodzaju, moczymy zioła. Aha, pojedynczo, podwójnie, to już jest technologia. I tak jak tu było widać, zobaczymy inne ekstrakty. Dobrze. A przygotowanie ziół jest już na innym obiekcie. Jesteśmy już teraz z tym przygotowaniu tych własnych produktów, niejako tak, tych komponentów. Tutaj no zobaczmy, tutaj cała szafa jest taka z różnego rodzaju etykietami. To co znaczy te etykiety, co symbolizują tutaj? Jakie tam produkty się znajdują? Produkty znajdują się. Aha. To są wszystkie produkty dla drobiu. Dla drobiu i bydła. Aha. Drób, bydło, świnie, a dla gołębi są w innym miejscu. To są wszędzie ekstrakty. Wszystko jest opisane, widzimy, tutaj jest ekstrakt, etanol. No to akurat jest etanolowy, rzęsienia. No, czyli to jest wódka rzęsieniówka, można powiedzieć. No tak, no coś w tym rodzaju. Rzęsieniówka. Osteopest. Przezroczysty taki? Tak. A to jest ekstrakt, tak? Tak, ekstrakt. 70%. No. Tu jest maszyna do produkcji chusteczek. Takie chusteczki produkujemy też. Jak one to? Takie zwykłe? Nie, to są trochę inne. Czy to jest akurat ręcznik zwykły? No właśnie. A chusteczki. O. Prosan. Gdzie się takie chusteczki wykorzystuje? Do czyszczenia wymion. Aha. Można też wykorzystać dla dezynfekcji pomieszczeń. One są wilgotne jakieś? Tak. Nie to jest taka lekko tylko tak. Tu jest alkohol. Ty. Niech on nie mówi tego lepiej. A ty jest skażony. Aha, to dobrze, to skażony. Skażony, także tu nie ma. Można oślepnąć po prostu. Dobrze. To jest za różne. O, a
No i to na pewno wszystkich interesuje czosnek. Czosnek? Czosnek. Tu jest preparaty czoskowe są. W różnych wykonaniach. Tu widzimy czosnek glicerynowy, bez aromatu, bez substancji słodkowych. S miedzi, co to znaczy? No, substancji miedziowych. Tu jest glicerynowy bez aromatów dodatkowych. Mhm. Tu sam czosnek, typowy czosnek, który idzie dla gołębi. Mhm. Tu pompa jest, tak? Jakaś? Tak. Pompa, tu się odmierza małe ilości, pompa gdzieś odmierza duże ilości. Jest bardzo duża ze pompa. Ze steflonu taka. Co? Tak, z teflonu dużej wydajności. Nie? W zależności od klienta, co? Tego czosnku tak nie czuć. Czy pan ma widzę, otwarte taki zbiornik, jak ogólnie czuć? No nie może być czosnek czuć. No jak nie może? Czosnek no powinien... jak zjemy, to że tak powiem, z budzi, to idzie... Ale czosnek powinien być tam. Jak go czuć, to znaczy, że paruje. I co? Odparuje wszystko i co kupicie? Aha. I co kupicie wtedy? Zawsze się człowiek czegoś uczy. No. A związki, które dają aromat, to są związki lisiaczkowe. No, a one są... W szczególności nie są tak dużo potrzebne. No zwłaszcza te dziesiaczkowe nam dużo mówi. Tak. Dwusiarczkowe, tak? Dziesiaczkowe, dwusiarczkowe, siarczkowe. Dobrze. Tak widzimy. No i tu jeszcze można, o, możemy wyjść, zrobić całego obiektu zdjęcie. To sobie zrobimy później, bo tam wiatr wieje, to no. Tak jak będę mówił. Że jest 13:20. Tak, właśnie pani Ewelina kontroluje czas, bo o 15:00 tutaj kolega jeden, którego chcemy odwiedzić, jedzie na... Jedzie na rozdanie nagród, tak? Czy na wystawę sekcyjną.